Cześć, tutaj Tomek Kopra z blogu blogkopyra.com. W zasadzie miałem dzisiaj nie pić piwa, bo jest środa, a ja w środę, prawda, jestem na głodzie, nie piję piwa, ale taka okazja, że po prostu, znaczy ja sobie tak założyłem, że jeżeli Borussia wygra mecz, to sobie wypiję piwo, no ale kurczę, nie spodziewałem się takiego wyniku. Cztery bramki Lewandowskiego, to naprawdę no, nie wyobrażałem sobie, że dożyję takich czasów, że polski piłkarz strzeli Realowi Madryt cztery bramki w meczu jednym. Miejmy nadzieję, że w drugim im się uda dowieść to do końca. No, mają dosyć ułatwione zadanie, więc no nieźle, nieźle. Wybrałem już wcześniej piwo z browaru Brewfest, czyli taka browarnicza pięść, piwna pięść, piwna to może nie wiem, no browarnicza taka, z Włoch. Patrzyłem sobie tam kątem oka, żeby sprawdzić, gdzie to, no, co, jakieś info o tym piwie, o tym browarze, wszystko po włosku i też nie za wiele. Generalnie browar powstał w 2010 roku. Piwo nazywa się Green Petrol. Tak wygląda etykieta. Green Petrol, czyli zielona benzyna, czy zielone paliwo. Można to interpretować tak, że ma kolor jakby oleju jakiegoś zużytego, więc może zielone to, że naturalne, ekologiczne. Tak, podano tutaj, że ma 60 IBU, 8,2% alkoholu i jest też zasyp. Woda, znaczy skład, woda, słód jęczmienny, słód żytni, drożdże i, przepraszam, chmiel i drożdże. Niestety nie podano jakimi odmianami, no ale zakładamy, że amerykańskimi. Mówię z racji, że taka tutaj pięść atakująca. No, aromat jest piękny, cudowny. Bardzo intensywnie chmielowy. Z takimi czekoladowymi nutami. Taki... A kurczę, tu jest taki... Truskawki. Na pewno truskawki. Bardzo przyjemny. Barwa ciemno, taka brunatna, wpadająca w czerń, tutaj w tym przewężeniu jest taka ciemno brunatna, nieprzejrzysta, piana drobna, drobne pęcherzyki, gęsta, dość obfita, aż mi uciekło. W aromacie to co z butelki poczułem, czyli cytrusy, żywica, troszkę czekolady, albo może kawy, raczej takiej espresso. Spore wysycenie, wyczuwalna nuta alkoholowa. Oprócz tego kawowość, kawa taka z likierem alkoholowym albo likier alkoholowy kawowy, wyraźna paloność, to co mi bardzo odpowiada. Goryczka nie jest bardzo wysoka. 60 napisali, tak? No to jest to 60 albo coś koło tego 60, bo nie jest jakaś obezwładniająca, mogłaby być większa, chociaż jest troszkę odkładająca się na języku. Lekki kwaskowaty posmak od palonych słodów. Troszkę może nawet zbyt kwaskowaty. Może przydałoby się uważać na twardej wodzie, żeby go troszkę zredukować.
Piana bardzo gęsta, bardzo zwarta. Widzicie? No super. Sporo drożdży. Piwo jest zapewne refermentowane. Teraz to już w ogóle wlałem całą furę tych drożdży. Był spory osad drożdżowy w butelce. Jak widać piękne... O, widzicie co tu się dzieje? Ile drożdży mi tu wleciało? Farfocle takie. No ale to moja wina. Na początku tego nie było. Poza tym wygląd bardzo ładny, fenomenalna piana, naprawdę, nie chcę opaść, aż szkoda, szkoda po prostu pić. Jest lekka słodycz, piwo nie jest bardzo wytrawne, jest lekka słodycz, jest, tak jak mówiłem, nuty lekko czekoladowe, bardziej kawowe, kwaśne kawowe. Goryczka bardzo przyjemna, lekko odkładająca się na z tyłu podniebienia. Odczucie w ustach jest takie raczej wytrawne, ale nie wodniste. Jednak troszkę czuć tutaj ten ekstrakt resztkowy. Bardzo dobre piwo. Może nie jest to najlepsze Black IPA, ale jest na pewno bardzo dobre. Bardzo dobre. Jeżeli gdzieś zobaczycie, to śmiało. Ja kupiłem je w drink hali. W sumie pojechałem tylko po Pacyfika i po Raciborski Pils, ale jak tam wszedłem, to naprawdę jedynie myśl, ile wydałem ostatnio na piwa, których mam tutaj dwa kartony do zdegustowania, mnie powstrzymała od wydania następnych, prawda, kilkuset złotych, bo wybór piw był po prostu oszałamiający. Tam było tyle piw, że już tam musiałem sobie uświadomić, że tych wszystkich piw, które tam były, prawdopodobnie nie spróbuję. To jest taka dosyć bolesna konstatacja. I wtedy naprawdę człowiek sobie uświadamia, że no, po co ja mam próbować piąty raz, czy któryś tam, czy to piwo się poprawiło, czy się nie poprawiło. Nie! Wolę spróbować coś, czego jeszcze nigdy nie piłem. Ale z drugiej strony też jest selekcja. Wybieram to, co z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie mi smakowało. Czyli Black IPA, jakiś tam Russian Imperial Stout, wybieram pewniaki. Imperial India Pale Ale, IPA amerykańskie. Nie biorę już jakichś tam marcowych, że może będzie dobre, a może nie będzie. Nie biorę jakichś tam, nie wiem, angielskiej wersji India Pale Ale, czy nie biorę jakiejś tam dziesiątki z czeskiego małego browaru. Bo co z tego, że ona jest w 1,5-litrowym pecie, jak i tak nie za bardzo mam z kim wypić tego 1,5 litra. A się okaże, że po pierwszym łyku, że mi nie smakuje. Ale wybór piw był naprawdę imponujący. Zdrowie Roberta. Miejmy nadzieję, że wejdą do finału. Pewnie się zmierzą z Bayernem. Ciekawe, czy Robert ma już kontrakt podpisany z Bayernem, bo będzie miał konflikt interesów. No, także bardzo się cieszę, że mogłem spróbować piwa. Wasze zdrowie. Ten film chyba się pokaże w piątek, bo nie uda mi się niestety nic nagrać na piątek chyba. No nic. Wasze zdrowie.